Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie, kto by się spodziewał takiej bitwy na sam start odcinka CSGO Skinsa? No chyba totalnie nikt, czekaj, bo tutaj... kichnąć mi się zachciało, akurat tak zacząłem film, ale walczyłem sam ze sobą, żeby tego nie zrobić, tak? Żeby tutaj nie przerywać, że tak powiem, czekaj, bo znowu nawracam, przepraszam, mówić dalej. CSGO Skins, tak? CSGO Skins, kalendarzyk, mam nadzieję, że wybrałeś sobie numer. Oczywiście, jak chcesz wziąć udział w kalendarzu, no to musisz stać suba z dzwonem, jest to bardzo ważne, no jedna z najważniejszych rzeczy, tak? Łapa w górę też bardzo istotna, no oczywiście komentarzyk z numerkiem, tak? Komentarzyk z numerkiem i dołącz na Discorda, tak? To też jest ważne, bo to też sprawdza. No i użyj kod Kroxy na CSGO Skins, jak jest słowa pełna, nie mogę się z niego zapisać, bądź klasz, doładuj! I wpisujesz tutaj oczywiście kodzik Kroxy przez 2x, który daje ci 10% więcej każdej płaty. Kodu możesz używać dowoli. No i oczywiście 2,50 dla nowych użytkowników. No ale tutaj coś ta bitwa się zacięła. Zacięła się, tutaj chyba się coś zbugowało, że nie leci mi żadna kosa. Same tutaj naklejki i wszystkie kosztują 15 centów, znaczy 15 groszy, tak? No, coś mi tu nie gra, no ale zobaczmy, ostatnie dwa otwarcia tejże skrzynki. No i zobaczmy, czy w ostatnim tutaj coś się zmieni. Jest to dobre pytanie, no ale nic się niestety nie zmienia. Generalnie, jak wejdziecie sobie w najlepsze dropy, no to patrzcie, kto tu jest. O, wygrałem 390. Patrzcie, kto tu jest, stary. Trafiłem Dragon Lore wczoraj. Na bitwie, nie na bitwie, chyba ze zwykłej skrzynki, trafiłem Dragon Lore na streamie, więc stary, jak cię omijają takie rzeczy, no to wbijaj na streama, stary, to cię nie ominą takie rzeczy, tak? Bo to, co się wydarzyło na tym streamie, to jest ohoho, w sensie, no, zapytasz pewnie Kroko, ale co się stało z tymi pieniędzmi? Nie rozmawiajmy o tym, tak? Jakbyś był na streamie, to byś wiedział. Rękawice ze skrzyni Anarchia, do tego dwa razy Galil Sugar Rush. 800 zł, więc jest profit, skrzynka przeceniona, więc myślę, że warto z promocji skorzystać, jak oczywiście prawilny Polak, tak? Polak Rodak 613. Widzę promocję, jestem prostym człowiekiem, klikam, tak? Akacz do tego emeczka AWP, no taki rajflowy tutaj setupik, jest to otwarcie na plus, jak najbardziej na emet. Polujemy tutaj na ciut lepsze itemy, tak? No jakiś tutaj, jakiś nożyk, jakaś ta emeczka, nawet... Minet Danger, tak się nazywa. Butterfly Doppler też jest do trafienia. No, skinów naprawdę bardzo tutaj dużo takich sympatycznych bym powiedział. Jest M4LNS Player 2, 500 zł. No, ciutkę na minus. Czy doleci do rękawic? Niestety nie. Coś tu mi nie pasuje, stary, bo wychodzę na minus. Kolejne otwarcie z rzędu. Dlatego może spróbujemy po prostu tę skrzynkę, wiesz, procentową tak o po prostu kilka razy otworzyć bez batki żadnej. Zobaczmy, 350 zł. Otwarcie numer 1. No, było bliziutko. No ale przeleci niestety. No, mogła być to perfekcyjna inwestycja. Jakby na tej kosie zostało, no ale no wydarzyło się to, co się wydarzyło, tak. Nie ma zbytnio co się na tym rozczulać. No następnym razem się uda, tak? Tylko czy ten następny raz będzie, bo... No... Bo jest przeciętnie. Dosyć mocno przeciętnie w tym momencie! To jest stare otwarcie, które uratowało mi w tym momencie film! 3100 zł, stary! Stało mi 500 zł dosłownie. To jest otwarcie, które uratowało mi film. No i zaczynamy zabawę z powrotem, stary! No i o to właśnie chodziło. No to rzucamy może teraz na 4%, ale tym razem na slotera. Zobaczmy. 10 skrzynek zostanie na 1000 zł wtedy. No, ale, no ja czuję to w kościach, stary, że teraz musi po prostu coś dla nas polecić i że musimy wygrać tą battle, tak? Ale zobacz to, stary. Bayonet Szafir. Butterfly Szafir. 3 Butterfly Szafiry. No wow. Naprawdę. Wow. Piękna sprawa. Taki już trafić. Oj, myślałem, że ten dziewiątka spadnie. No ale okej, mamy parakorda. Trzeba doceniać to, co skrzynka rzuca, tak? Może niekoniecznie jest to to, po co przyszliśmy, no ale trzeba to docenić, tak? Bo wiesz, jakbyśmy oboje trafili po M9 i wtedy ja bym miał jeszcze ten nóż,
no to, że tak powiem, jest 100% win tutaj for Big Kroko, tak? No tak, to jakby tego noża nie było, no to mogłoby być 50-50 i mógłbym to przegrać, tak? No ale zobaczmy, bo jeszcze 4 skrzynki zostały, też nie ma co mówić od razu, że tą battle wygramy, albo że w ogóle te kosa żadna nie poleci. Jeszcze, o kurwa. Patrz, to jest to, o czym mówiłem, stary! To jest właśnie to, o czym mówiłem! Stary, przewidziałem w tym momencie przyszłość! No przysięgam! Przewidziałem w tym momencie przyszłość. Nawet nie mów, że nie. Nawet z tym proszę nie handlować. 11 prawie tysięcy. Przewidziałem przyszłość w tym momencie, stary. Jestem takim jasno... Mów mi jasnowic, stary. No mów mi po prostu jasnowic. No dobra, jakby graliśmy fajny tutaj, że tak powiem, fajną bitwę. No to 6 razy Luxurious. Myślę, że przyzwoita tutaj, przyzwoita battla. Na fajną skrzyneczkę. Chyba drugą naj... Nie drugą najdroższą. Są jeszcze przecież droższe. No chyba z samymi nożami kosztuje nawet więcej. Albo nawet z rękawiczkami, więc no nie jest to druga najdroższa skrzynka na stronie. No ale no, mogłaby mi rzucić takie piękne rękawiczki, tak? No nie obraziłbym się. Jakaś P250, która 400 wykosztuje. No spoko, no ale dalej jest strata. No nie... Okej. To ewidentnie znowu mnie odkleiło, tak? No chyba, że tutaj jeszcze coś sypnie, no ale chyba może być ciężko. 2000 zł, 2200 zł, no. Classic, stary. I teraz akurat nie wziąłem underdoga. A tak myślałem, kurczę, może underdog. Może underdog, no ale nie. No właśnie, ej, zapomniałem o szczynce Royal, jak jej dawno nie otwierałem. No dobra, otwórzmy raz. Glute Knife, chyba profit będzie, tak mi się wydaje. Okej, okay, spoko. No to jeszcze raz, co? Zaryzykujmy sobie. No i te rękawiczki niestety. No, żeby być ciężko, no właśnie. No dobra, to 3 razy sztuka. Jak już jestem, to zakręcę jeszcze raz. No i znowu rękawiczki, no dobra. Odpuszczamy tą skrzynkę już. Chociaż teraz, no ciut lepiej tutaj oddało. No ale może otwórzmy sobie skrzynkę, której dawno nie otwierałem. Z rękawicami na przykład. No tak, no zobacz, 575 zł. Coś mi się tak właśnie kojarzyło, że ta skrzynka jest droższa od Luxurious. Mamy handwrapsy. No i są to najdroższe, że tak powiem, rękawiczki w tej skrzyni. No ale możemy spróbować jeszcze raz. Są Broken Fangling, ale generalnie obie te pary rękawiczek to... Oj, nie sprzedałem. One nie są złe. W sensie, jak na to, co kosztują, to one naprawdę nie są złe. Mi się podobają. W sensie, może niekoniecznie te, ale te uważam, że są naprawdę do jakiegoś slotera, czy do jakiegoś Crimson Eva nawet, są naprawdę piękne rękawiczki. O, właśnie o tych mówię, nie? One kosztują 3-4 stówy. No, fit testy, 3-4 stówy. A ja je miałem przez bardzo długi czas, jak grałem jakimiś... Butterflyem chyba, z sloterem chyba grałem wtedy i naprawdę grało mi się z tymi rękawiczkami najlepiej, stary, one są naprawdę sympatyczne, więc nie wiem skąd taka mała cena, tak szczerze, ale no, jak ktoś gra albo się zastanawia nad nimi, to mogę serdecznie polecić, tak? No ametyst, no ametyst, no mamy tyle kasy, no to ametyst jeden chociaż musi wlecieć, ty kurczaku. Tak za 200? Tak za 127. No dobra, jeszcze raz, nie można... No, co tu się dzieje? Ej, halo! Ametyst, ametyst, my się obrazimy chyba. No, 3 razy sztuka, tak? No i dziękuję. No, i o to chodziło. Czy było to takie ciężkie, naprawdę? Jeden taki dobry strzał tutaj dać dla buja? Czy to było takie ciężkie? No nie, no nie. No dobra, to na koniec odcinka jeszcze, żeby było bardziej sympatycznie. Bitwa za 2000, a dorzućmy jeszcze ametysta może na koniec, co? Jak narzekacie, że nie daje underdogów w bitwach, to underdog leci w tym momencie. 5 skrzynek, 4% na slotera, 5 razy 4% na Crimson Weba, a już rzucamy bota. No i lecimy, underdog. No tutaj liczymy oczywiście na jak najmniej noży dla mnie, jak najwięcej oczywiście dla naszego oponenta. Więc zobaczmy, jak nam oczywiście pójdzie. A przypominam w ogóle, już abstrahując no, do tego, co się wydarzyło przed chwilą z tym, z tą dziewiątką, jeszcze mamy, tak? No to
jak ty też coś miałeś takie stare, piękne skiny, no to użyj sobie kodu Kroxy, jak będziesz płacał na CSGO skinca, tak? No, loguj się z nim, że przemyślisz, doładuj i tutaj wpisujesz kod Kroxy, klikasz aktywuj, no i 10% więcej masz. No czy stary jesteś łatwiejszego? Metody płatności masz wszelakie, bliki, karty, gift cardy, SMS-y, skiny, no naprawdę bardzo dużo metod płatności. Jak będziesz chciał oczywiście sobie konto załadować, nie zapominaj o kodziku magicznym, bo ten kodzik daje szczęście, stary. To jest, wiesz, przez naukowców, że tak powiem, udowodnione, tak, że kodzik Kroxy tutaj przynosi szczęście. Oczywiście z dystansem, proszę brać to, to i zobaczmy, czy no czy ten kod, jak faktycznie załadowałbym sobie z kodem Kroxy, no to czy ta bitwa by mi oddała, tak, no te skrzynki procentowe, tak, no tak, o, ale, oj, nie, nie, wygrałem! Czekaj, bo ja musiałem przez chwilę zastanowić się, czy ja mam underdoga, czy wiesz, czy ja mam się cieszyć z tego, że rękawiczki dropną, czy nie. No ale no dobra, no 2800. No nie, no jeszcze raz, no. Ja chcę jeszcze raz. Dobra, wrzućmy Luxurious. 3 razy. Rękawiczki raz, kosa raz, Royal raz. Luxurious jeszcze raz, o. I coś takiego. I to będzie ostateczna bitwa, stary. Na koniec. Wygląda bardzo pięknie tutaj ułożenie tych skrzynek. Wrzucamy bota. No i lecimy. Ostatnia bitwa w dzisiejszym filmie. Jak nam się nie uda, zostaje nam 4300 na następny film. Chciałem wziąć underdoga w ogóle, ale dobrze, że go nie wziąłem. Znaczy póki co dobrze, tak? Może zaraz będę z powrotem narzekał, że go nie wziąłem. 1500 zł na naszym koncie. USP za 600 zł! O kurcze! Factory New Princeton. No ładnie, znaczy no nieładnie dla nas, tak? Skrzynia z rękawicami. Okej, okay, to też nie są jakieś mega tanie rękawiczki. 800 zł. Kosztują one. Ojojojojoj! Ojojoj! Ale tutaj ładnie teraz! Skrzynia z kosą oddała. No ale tutaj 900 zł Princeton. No trzeba mieć się na baczności, tak? Wszystko będzie zależeć teraz od ametystu. 1300 zł przewagi na naszym koncie. No ja nie wierzę, że się coś z tego stało, stary. No i mamy to, stary. No i na koniec odcinka bitewka za 7200 wygrana. Tym sposobem, no prawie 12000, 11,5. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się, no może na streamie jeszcze. Oglądaj te streamy, no bo będzie, no zobacz, no przegapiłeś jak Dragon Lore, trafiłem i potem, że tak powiem, następne pół godziny ją przegrałem, więc jak nie chcesz ominąć czegoś takiego, to zapraszam na streamy. Może po tym odcinku streamka jakiegoś odpalimy. Więc dziękuję za oglądanie, chodzi Kroxy, oczywiście weź udział w kalendarzu, trzymajcie się i siema.